Dominik, na początek takie pytanie, jak się czujesz po tych 8 miesiącach, po tym czasie, kiedy 8 miesięcy temu odniosłeś kontuzję, jak wyglądał ten ostatni czas w Twoim wykonaniu, jak wracałeś do tej formy i w jakiej jesteś teraz dyspozycji, bo to jest chyba teraz dla wszystkich najważniejsze. Znaczy, myślę, że jestem bardzo zadowolony, że wróciłem do treningów z drużyną, z chłopakami, w końcu mogę pokopać piłkę. Te miesiące były dla mnie długie, dużo pracy nad swoimi mięśniami. Ale twoja forma chyba idzie do góry, no bo wystąpiłeś poprzednio w meczu ze Śląskiem Wrocław. Dzisiaj kolejny raz zagrałeś kilkanaście czy ponad 20 minut i w dodatku strzeliłeś gola, co też nie zdarza ci się zbyt często, więc oprócz tego, że wróciłeś, to ta bramka pewnie też doda ci skrzydeł? To na pewno cieszy, że strzeliłem, ale cieszę się, że przede wszystkim mogę grać i na razie wszystko jest w porządku i niech tak zostanie. Powiedz jeszcze, jak podsumujesz te półtora tygodnia przygotowań oraz te dwa sparingi? Jak wygląda ta praca przed nowym sezonem? Myślę, że taki okres jest ciężki zawsze. Dwa tygodnie moje pierwsze, dwa treningi dziennie. Jestem na pewno zmęczony, myślę, że inni też, ale ja to odczuwam bardziej i dla mnie nawet takie na razie 30 minut jest ciężkie i muszę wrócić do swojej optymalnej formy.